Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym paladynie, full legendarnym paladynie, co należy dodać i będziemy sobie go testować w lochach. Zobaczymy, jak te itemki nowe wpłynęły na właśnie lochy, czy dużo uda nam się pokonać. Wiemy, że jest to już 460 poziom, więc te lochy wcale jakoś łatwo nie padają. Oczywiście pachołki również tam plus minus zostały przebrane w nowe itemki, także tak jak mówię, zobaczymy, jak to wyjdzie. Bardzo wiele osób pytało mnie w komentarzach, nawet po 250, kiedy będą te obiecane filmy właśnie z legendarnych klas postaci, w sensie z tam przebranych klas postaci w legendarne itemki, bo obiecały mi właśnie teraz. Dzisiaj będzie paladyn, jutro prawdopodobnie będzie berserk, na którego wielu z was czeka, i w kolejnych dniach będzie tam wojownik, łowca i tak dalej, co tam nam jeszcze zostało. Więc teraz możecie strzelić kciuka w górę pod tym filmem, zjeżdżacie teraz w dół, robicie to, oprócz tego subika z dzwoneczkiem, jeżeli ktoś jeszcze tego nie robi, i możecie wbić na Discorda dla widzów, link jest w przypiętym komentarzu oraz w opisie. A my chyba zaczynamy. No paladyn 460 level, co się zadziało na serwerze, to mogliście zauważyć. Przede wszystkim tak, top 1 udało nam się wbić, Antoniako tutaj nie mam pojęcia, co się z nim stało, odpuścił, zdecydowanie odpuścił, jakoś tak, no nie wiem, czy on w ogóle awkę zbija, jakieś tutaj gemiki mniejsze, pozakładał jakieś itemki poulepszane razy 5, też nie mam pojęcia czemu, tu jakaś klata nie ulepszona wcale, no coś, nie mam pojęcia, po prostu chyba skończył, więc udało nam się go prześcignąć. No i teraz jak widzicie, różnica w czci jest dość duża, szkoda, dlatego że ja tutaj czekałem, aż będę miał taką samą mniej więcej kopalnię jak on, i żeby, w sensie może nie kopalnię, tylko bardziej podobne gemiki, i żeby wtedy sobie porównać te dwie klasy postaci, żeby zrobić jakiś test, która jest lepsza. No ale niestety odpuścił, więc udało nam się wbić top 1. To takie można powiedzieć największe osiągnięcie z tej postaci ostatnimi czasy. No i co? No 460 level, więc ja tutaj w ogóle lochów nie klikam na tych etapach. No to ja już nagram dla was odcinek raz na miesiąc, raz na dwa miesiące powiedzmy, z klikania lochów, i to jest wszystko, już więcej nie ruszymy, więc tak to wygląda. No ale dobra, może nie będę tutaj zbędnie gadał, zakręcimy sobie kółkiem, zanim jeszcze w ogóle wbijemy level, bo myślę, że jakiś dzisiaj wbijemy, mam przynajmniej taką nadzieję. Tutaj nic nie mamy do wiedźmy, możemy arenkę sobie od razu przeklikać, żeby zobaczyć. O, nawet przegrałem z jakimś magiem, żeby sobie ogarnąć, w sensie no już mieć to z głowy po prostu. Misji wiadomo nie będę robił, ale zawsze tam troszeczkę więcej expa się wyciśnie. Misje dnia nie ma sensu i tu awanturniczość sobie odbierzemy. I dobra, i lecimy dalej. Nasze statystyki w tym momencie: 21 tysięcy siły w podstawie i 15 tysięcy HP w podstawie. Teraz lecę sobie w HP, co prawda miałem zbierać do 9 miliardów, czy tam 9,5 nawet, ale skoro nagrywamy odcinek, to wrzucę. To jest jednak 450 stat, to nie jest wcale tak mało, a nuż się uda, że nam to pomoże właśnie w lochach. Jeszcze na szybko tylko przejrzę, czy mamy wszystko zaczarowane, no i będziemy mogli lecieć. Tu mi się wszystko nagrywa, wszystko działa, także jest, można powiedzieć, git. Dobra, jeszcze nam zostało 1,5 miliarda do wrzucenia. No i tak ten paladyn się prezentuje. No mamy już 1/3 miliarda HP, więc to też na pewno bardzo fajnie wygląda, jeżeli tutaj o niego chodzi. Także no powolutku ta klasa postaci nam się rozwija. Nie zostawiłem ulepszeń, w sensie golda na ulepszenie w razie czego, ale tu widzę, że wszystko mają. Nie ulepszenie, tylko zaczarowanie. I teraz jeszcze przelecimy, czy wszystko jest ulepszone razy dwa, bo ja tutaj wiadomo, wymieniałem te itemki, jak był loch legendarny, no i wiecie, no nie wszystko może ulepszyłem i tak dalej, tu razy dwa. Jeszcze tylko sobie spojrzymy runki, tu jest git, tutaj runki też są git, no i zobaczmy, czy jest wszystko razy dwa, żeby wiadomo, jakaś tam zostanie nam close próba czy coś, gdzie będzie się liczyła każda statystyka, no i mógłby być problem. Okej, i co? I zaczynamy chyba od Uruka Urksi, zobaczymy, czy on nam padnie, zobaczymy, jak to wygląda. Aha, zanim w ogóle, tu widzimy, że same bliskie próby, więc raczej on będzie do zrobienia, tak mi się przynajmniej wydaje. Dokładnie, udało nam się go pokonać. Może ja na koniec wam to w ogóle poodznaczam, bo to był ostatni odcinek. Zobaczcie, ile ja tu mam pozapisywanych rzeczy, to wam poodznaczam, bo to tak jak mówię, oglądaliśmy na odcinku, i tego Uruka Urksiego sobie zapiszemy, żeby go obejrzeć później. Bardzo malutko nam brakuje do 461 levela, tu jakaś klata na 3 cechy, ale o wiele gorsza od tej dla zwiadowcy, więc na razie może ją wezmę na bok, zobaczymy, jak nie będzie miejsca, to ją po prostu rozmontuję. Jeszcze jeżeli chodzi o ten serwer, to tak, my tutaj mamy 460 level, ale w ogóle ostatnio zauważyłem, zmieniliśmy też gildię, to wam w sumie nie pokazałem, możecie się dziwić dlaczego. Ano dlatego, że Golden Boy po prostu się rozpadło. W Golden Boyach było, no z oficerów to chyba, nie wiem, było z 5 oficerów, z tego było chyba 3 awk ponad 3 dni, więc ja tam napisałem wiadomość, i z ludzi też, na, powiedzmy te 45 osób, to było chyba, nie wiem, z 15 awk ponad 3 dni albo 10, coś takiego. W każdym razie bardzo dużo, więc stwierdziłem, że no chyba się trzeba pożegnać, no i jak ja odszedłem, to tam reszta zaczynała odchodzić, bo też już, no wiadomo,
wiadomo, no w takiej gildii, gdzie nic nie robią oficerowie i po prostu awki siedzą, no to tak trochę słabo siedzieć. No i poszliśmy do Delirium i potem się ta gildia po prostu rozpadła. Tu Guli chyba przestał grać w ogóle, tu niektórzy poszli do jakichś innych gildii, no ale teraz Delirium jest top 1. Ale właśnie, co do tego top 30 powiedzmy, to jeszcze Spacer. Spacer bardzo tutaj ładny level. Jest berserkiem, więc na pewno też z lochów ma o wiele więcej tego expa aniżeli my jako paladyn, no ale bardzo ładny level, on z tego co wiem szedł w golda do 450 poziomu, także w sensie przepraszam w expa, potem dopiero od 450 zaczął iść w golda, no ale szczerze mówiąc no strasznie duża przewaga, nie? Powiedzmy te 14 leveli, powiedzmy, że ze 3 levele może będzie miał z lochów do przodu, no to i tak jest bardzo dużo, no ale jeżeli chodzi o statystyki, no to tutaj siły ma tyle samo co my, a HP ma 5000 mniej, więc no 5000 podstaw, no to jest, no bardzo dużo, nie? Jednak mimo wszystko, no i gra berserkiem, więc też tutaj ten berserk jakiś mocny wcale nie będzie, ale to taka ciekawostka, że w ogóle nie zwróciłem uwagi, że aż taki wysoki level na tym serwerze już jest. Dobra, lecimy dalej, mamy teraz węża ustnego, to jest zwiadowca, okej, to on chyba też powinien paść, tak szczerze, no to jest fajne wrócić sobie do lochów po tak długiej przerwie, dlatego, że no jest, można powiedzieć, gwarantowana szansa, że coś porobimy, biorąc pod uwagę, że jeszcze są te legendarne itemki, które nam dają o wiele większe statystyki, o wiele większy rozrzut w broni, w ogóle rozrzut jaki my tu mamy, no właśnie 746, 1634, więc również duży, także no powinno to pójść i okej, mamy 461 level, mamy też jakąś czapeczkę na wszystkie cechy i tu już widzę, że mi zaczyna miejsca brakować, więc sobie odpuścimy, tu mam jakieś epiki do kibla i tak dalej, to wszystko poodkładane, no ale dobra, od razu też zapisujemy i lecimy dalej, co my teraz mamy? Samowar blady, okej, to jest mag, ja nawet nie wiedziałem szczerze, że to jest mag, tam jakaś była próba fajna, bliska, można powiedzieć, że pierwsza, no i czy uda się go również pokonać, to już jest 14 na 20 Hemoridor, z magiem wiadomo, no może to nie być wcale takie proste, ale jakbyśmy same krytyki walnęli, my i nasi pachołkowie, to może by to padło, no ale już dwóch zrobiliśmy w tym Hemoridorze, więc no jak na strefę mroku to jest sporo, żeby dwa z rzędu zrobić, tam zobaczcie, jedna bardzo bliziutka próba, druga również była bliska, ale troszeczkę dalsza aniżeli ta, no i tak, co do W50, no to wiadomo, gramy sobie cały czas, dzisiaj w ogóle taka ciekawostka, kto ogląda, już mamy którą minutę, no już siódmą, więc nie tak późno jeszcze, ale już biłem podziemia i tak dalej, więc no strasznie mnie w ogóle zdziwiło, że taki serwer, taki nahypowany, my też tam fajny początek zrobiliśmy, mocno pocisnęliśmy ten początek, a i tak ludzie w komentarzach pisali o innych klasach postaci, o tych lochach właśnie, jak już po zmianie legendarnych itemków, no i właśnie nawet te komentarze miały dużo lajków, nie? Więc ja też wiedziałem, że to obiecałem i wiedziałem, że to będzie, no ale też mnie właśnie zdziwiło, że aż tak przeżywacie, żeby to właśnie zrobić, no i tak jak mówiłem, najwięcej tam pytań było właśnie o berserka, więc ten berserk, no będzie, nie? Chyba jutro nagram tego berserka, chyba że się coś na W50 ciekawego wydarzy, no to polecimy sobie na W50 i nagramy odcinek z W50, a może na czwartek berserka, no jeszcze zobaczę, kurde, tam były niecałe 2 miliony HP, no nie, no on jest do zrobienia, tak mi się przynajmniej wydaje, tylko że no tutaj ogrom szczęścia, no to jest mag, więc tak jak mówię, uników tutaj żadnych nie uskutecznimy, ani nic takiego, oczywiście mówię o Kunegundzie, tylko no musimy zdecydowanie czyste obrażenia w niego ładować, no i to też wcale nie jest takie proste. Dobra, wiecie co, może sobie poklikamy jeszcze 150 grzybów na niego, powiedzmy do 3100, jeżeli się nie uda, to polecimy dalej i może ewentualnie jeszcze do niego wrócimy, jak tam wbijemy z jeden level albo coś takiego, zawsze to może jakaś szansa będzie. Chciałbym też w sumie zapisać taką próbę bliższą, więc może delikatnie zwolnię, jakby była jakaś próba taka powiedzmy z 50 milionów i mniej, to może i bym sobie on obejrzał, jak to w ogóle wygląda i w miarę oszacował, powiedzmy, czy jest jakaś szansa, żeby go pokonać, czy nie, ale no teraz jak zacząłem wolnie klikać, to o, dobra, jest jakaś próba, 28 milionów, czyli no zobaczcie, to jest dosłownie jeden hitek i zobaczmy, jak to wygląda, tutaj barbar bez krytyka, tutaj znowu krytyk, no i tutaj znowu krytyk, okej, czyli na pierwszym uderzeniu trochę straciliśmy, tutaj maguś krytyka machnął, tutaj tak krytyka, drugiego krytyka, okej, no to można powiedzieć, że obrażenia praktycznie wycisnęliśmy takie, jakie możemy, tutaj zwykły niestety z naszej strony, no i tu krytyk bardzo mocny, no dobra, no dwa zwykłe ciosy, on też tam parę krytyków nam rzucił, no jest on do zrobienia, no na pewno on jest do zrobienia, tylko pytanie, ile grzybów będziemy musieli na niego wydać, to też jest, można powiedzieć, dość istotne, no nie, no bo jednak jakbyśmy tu mieli klikać za 1000, no to chyba mija się to z celem, zwłaszcza, że to jest tylko 300 milionów expa, czyli zaledwie 1/5 naszego levela, ale okej, tak jak mówię, jeszcze te 70 grzybów polecimy do 3100, no i lecimy do następnych
lochów, bo to jest dopiero pierwszy w dzisiejszym odcinku, a jeszcze mamy no jednak kilka otwartych w tym Hemoridorze do zrobienia, więc myślę, że coś się może zadziać. Karuzelę z idolami mamy zaledwie siódmą, więc myślę, że coś tam pociśniemy dzisiaj. Karuzela z idolami jest o tyle istotna, że po prostu dodaje nam nadal procenty do klasera, więc no musimy ją trzymać na jak najwyższym poziomie, ale tam chyba mieliśmy maga teraz, więc wiadomo jak to tym paladynem wygląda na magów, no nie jest to wcale tak bardzo kolorowe, żeby ich pokonać. Możecie dać znać, jak tam wam idzie na waszych kontach, możecie napisać w komentarzach, chętnie sobie poczytam. Oczywiście nie mówię tu tylko o W50, bo o W50 to mnie bardzo dużo osób pisaliście mi bardzo często pod poprzednimi odcinkami, gdzie były te podsumowania dni i tak dalej. Dobra, padł, fajnie. I on już nam dał chyba 300... aha, tu nie chcę zapisywać, chcę to zapisać. On nam dał 300, który on ma level? Tak, dobra, on nam dał już 300 milionów. Czyli gild, i teraz mamy kogo? Teraz mamy wojownika, dobra, czyli ten, no dokładnie. Wojownik również szybko pada. No tutaj chyba jedynym blokadą dla tego naszego paladyna to będą magowie. A, już nie mam miejsca w ekwipunku, to możemy od razu zmienić wygląd na ten wisiorek. I cyk, i to mogę w sumie od razu też rozmontować, niech będzie tak. I jeszcze nam zostało w razie czego jedno rozmontowanie. Ok, mamy Gimpera. Gimper to jest berserk, czyli i chyba też padnie, dokładnie, bez większych problemów. Znowu mamy na wszystkie staty, więc znowu mogę zmienić wygląd i sobie to rozmontować. No jak już nie będziemy mieli totalnie miejsca, to te itemki posprzedaję. To jest 2,5 miliona, więc trzymam do wiedźmy. No ale jeżeli będzie taka potrzeba, no to nie ma problema. Dobra, Gimper również pokonany. No i lecimy dalej. Mamy teraz Ungę. Ungę to jest zwiadowca, dobra. I to już jest 10, czyli pokonaliśmy 3 w tej strefie mroku w tej karuzeli z idolami, więc sporo. Tak jak mówię, no bardzo często mi pisaliście, jak tam wam idzie właśnie na W50, ale może wiele osób nie gra na W50, może sobie grają nadal na swoich postaciach, można powiedzieć takich late game'owych już, także możecie dać znać, jak tam wam idzie. A z tego co widzę, Zungę chyba będą problemy, chyba już tutaj na nim się zatrzymamy, mimo że to jest zwiadowca, no ale wiadomo, to nie działa tak, że jakby teraz byli wojownicy albo zwiadowcy, albo tam berserkowie, powiedzmy, jakby nie było już do końca żadnych magów, to byśmy zrobili z marszu tą karuzelę, bo to jest jednak no trudny loch, nie jest najtrudniejszy, bo najtrudniejsza jest w tym momencie Góra Olimp, no ale mimo wszystko, oczywiście w strefie mroku, ale mimo wszystko tutaj chyba niestety tego Ungę nie pociśniemy, no nawet nie ma bliskich prób, nie? W tym Hemoridorze jeszcze by można tam się jakoś, powiedzmy, zastanawiać, czy go pociśniemy, czy nie, ale tutaj no to przeważnie mu zostawiamy połowę HP, więcej nie, więc no ten Ungę można powiedzieć, że jest dość trudnym rywalem dla nas, no i chyba, dobra, powiedzmy te 30 grzybów doklikam, może tam coś Kunegunda zaczaruje, może się uda, no zjeżdżamy czasem do tych tam powiedzmy 70 milionów, 90 i tak dalej, no ale to nie wygląda, jakbyśmy mogli go pokonać. Dobra, ile nam w ogóle jeszcze brakuje expa? Okej, okay, jeszcze 2 lożki i będziemy mieli już kolejny level, 400. Padło, padło. Ej, patrzcie, i mamy osiągnięcie odblokowane. Pokonaj 10 pięter w karuzeli z dolami. Okej, okay, to przepraszam, że zwątpiłem. W takim razie, zobaczcie, jeden grzyb jeszcze więcej byśmy już skończyli klikać. A tutaj coś takiego. Mamy jakiś pierścionek, ale on nas nie interesuje, bo jest słabszy. Zostawiamy go na razie na później. I dobra, i ten Ungę zapisany. Okej, okay, czyli jest super. No i teraz mamy Case Jor. Case Jor to jest mag, no i jego nie pokonamy na 100%. To jest w ogóle strasznie ładny awatar, bardzo mi się podoba. To już wielokrotnie mówię, jak tylko go widzę. Ale no nie, niestety nie uda się tego Case Jora, czy tam Case Hora, nie wiem jak to powinno się czytać, pokonać, no bo to jest mag, więc no berkiem wiadomo, poszłoby od razu. No ale tutaj paladynem jednak będą dość duże problemy. Czyli okej, czyli nam brakuje bardzo mało do levela. Tak jak mówię, do Hemoridoru sobie jeszcze wrócimy. No ale w tej karuzeli, no zobaczcie, raz, dwa, trzy, czterech pokonaliśmy, więc bardzo ładny wynik. Dobra, lecimy do Góry Olimp. W Górze Olimp mamy Cyklopa. Cyklop Polifem, okej, okay, nie mogłem się tu doczytać. No ale nie wiem, czy go pokonamy. Chyba jeszcze nie, no on ma 9 miliardów HP. Nie wiem, czy go na berserku w ogóle pokonałem. Możliwe bardzo, że udało się, ale nie jestem pewien. No ale tutaj tym paladynem chyba jeszcze no nie będzie to takie łatwe. Mimo że mu zbijamy przeważnie do połowy, czasem nawet więcej, no ale chyba jeszcze nie. Więc po prostu on puszcza, on nam nawet nie da 300 milionów expa, także nie ma co totalnie go klikać. No i okej, okay, mamy uświęconą tradycją szkołę magii, jest Dindendor. Dindendor to jest mag i chyba go raczej powinniśmy łatwo pokonać, dlatego że, no dokładnie, tak jak mówię, magów tutaj po takim czasie, no to raczej szybko klikamy. I okej, okay, mamy jakiś uczek dla zwiadowcy, no ale to jest na wszystkie cechy, plus jeden średnia, więc na
nas bardzo nie interesuje. Zostało nam jedno miejsce i teraz lecimy dalej. Ślizgogon, zwiadowca, więc chyba też myślę, że uda się go pokonać. Myślę, że też to nie będzie wcale jakieś takie bardzo trudne. 14. Szkoła magii, zobaczcie, no... Będziemy już się zbliżać powolutku do zamykania tych lochów. Oczywiście mówię tutaj o lochach pokroju, tam właśnie Hemoridor, Szkoła Magii, Esteros pewnie i tak dalej. No ale jeszcze, żeby tam zamknąć powiedzmy właśnie ten... co tam jest, Góra Olimp chyba i właśnie tych nordyckich bogów, no to jednak jeszcze troszeczkę nam brakuje, nie? Żeby coś takiego osiągnąć, nawet na tym berserku, a co dopiero na paladynie. I okej, mamy coś dla Magusia, jakiś paseczek, zobaczmy jak to wygląda. No taki sam, troszeczkę pancerza dodaje, nie ma sensu zamienić. Dobra, czyli tak, może ja sprzedam z 2 itemki, no jednak wolę sobie zatrzymać to do jutra i rozmontowywać. Wydaje mi się, że kryształ będzie bardziej worth, aniżeli tamte 5 milionów golda, nie? Powiedzmy, że 10, no bo raczej bym to trzymał do wiedźmy, no ale wiecie jak to jest. Dobra, lecimy dalej. Ślizgogon jest zapisany, strasznie tutaj szybko to idzie, nie? Strasznie duży progres robimy. Teraz mamy Diabolores. Diabolores, czyli Maguś. No i zobaczmy, czy ona nas zablokuje podobnie jak karuzela z idolami, czy jednak tą Diabolores będziemy w stanie kliknąć. Bo tak jak mówię, no magowie nas tu raczej blokują, chociaż schodzimy tak do 90 milionów jej. Także można powiedzieć, że jakoś to wygląda. No i co? No jeszcze jeden level byśmy chcieli wbić na pewno. Zaczynaliśmy z końcówką 480, jakby wbić 463 byłoby super, no ale do tego potrzeba nam jeszcze 3 lochów, czyli no sporo, nie? Jakby 3, nawet więcej w sumie niż 3, bo nam będzie brakować niewiele, ale jednak będzie brakować. No ale dobra, powiedzmy, że ją pokonamy, w sensie powiedzmy, że na nią zużyjemy jeszcze ze 100 grzybów, jeżeli nie padnie to nie, no tak jak mówię, no tutaj... Berserkiem ta Szkoła Magii to jest no po prostu coś pięknego, dlatego że właśnie no wszystkie lochy padają bardzo szybko, no a tutaj niestety tym paladynem, w sensie wszystkie lochy z magami, a właśnie w uświęconej tradycją Szkole Magii tych magów jest bardzo dużo, no ale tutaj tym paladynem no to już nie jest niestety tak kolorowo, chociaż i tak jak mówię, progresik został duży poczyniony. Dobra, no zobaczmy, 40 i jeszcze 4 grzyby na nią wydamy. No i co? No powolutku to idzie, nie? No zbliżamy się do tych 500 leveli, na tych dwóch postaciach tak naprawdę. W ogóle zobaczcie, różnica między tutaj paladynem a berserkiem to jest w tym momencie 6 leveli. Na obydwu kontach idę w golda od 400 poziomu. W tym momencie tutaj mam 462, na paladynie mam 468. Może wbijemy 470, jak jutro będę nagrywał ten odcinek z lochów z tego berserka. Więc na berserku mam 468, chyba się pomyliłem, ale nieważne. Także no ta różnica jest 6 leveli. Różnica w tych... O, padło nam. Padła, tylko się nie zapisała. Kurde, szkoda. Szkoda straszna, dlatego że no fajnie by to było obejrzeć, bo walka z magami wiadomo, że fajnie wygląda, ale już tutaj nie damy rady odzyskać tej walki, dlatego że już teraz nam te infernusy zaczną dokładnie. No trudno, ale fajnie, że pokonana. Okej, udało się. Coś nam w ogóle z niej wyleciało? Tak, taki itemek. Coś mi tu kurde, nie wiem, chyba mi się rzęsa zawinęła i mnie tak drażni. Przynajmniej się tak spędzi co chwilę. Dobra, lecimy dalej. Teraz mamy wojownika. Irracjonalne infernusy, które są jednak no mocnym wojownikiem, bardzo mocnym, więc wydaje mi się, że mimo wszystko no nie pokonamy ich raczej. Zobaczcie, no tutaj 1 200 000 000 HP i raczej zbijamy, nawet ciężko do połowy mu w ogóle zejść, no teraz jakieś do połowy, ale chyba nie, i tak już tej uświęconej tradycją Szkole Magii dużo pokonaliśmy. Lecimy dalej, czyli co? Czyli teraz sobie 13 piętro, może nie, może zaczniemy od góry. Nordyccy bogowie, no i mamy Lokiego, no i ten Loki, o kurde, ja myślałem, że my tu coś zrobimy temu Lokiemu. On tutaj z 950 milionów HP mu zbijamy do 700, do 650, tam jakieś 600 było. Ale okej, ej, on jest strasznie mocny, to wygląda tak, jakbyśmy go w ogóle bez broni bili, co ciekawe. No ale tutaj wszystko sprawdzaliśmy przed startem klikania i wszystko było tak, jak być powinno. Więc nie mam pojęcia, no tam była jakaś próba 470 milionów, ale kurczę, no chyba nie ma podjazdu jeszcze totalnie. 6 na 10 to są nordyccy bogowie, no oni mają 10 przeciwników, a nie 20, więc można powiedzieć w teorii, że to jest tak, jakbyśmy klikali teraz na przykład 16 na 10 w jakiejś Szkole Magii albo coś takiego. Także no na tym etapie jest on trudny, ale nie ma w ogóle co na niego wydać grzybów, bo on w ogóle nie jest tutaj chętny, żeby paść. Dobra, mamy chłopięcego
Briana Breena i zobaczymy. To jest wojownik, to jest blok na pewno. Ostatnio nie mogliśmy go pokonać, no ale myślę, że po takim przebraniu, po tym wszystkim może jednak i by była szansa pokonania go. 929 milionów HP, co chwilę mu tu zbijamy do 300, do 250 nawet. Jakieś tam bliższe próby są, 40 milionów było, więc dobra, możemy popróbować. Zobaczymy, czy się uda. Ile nam jeszcze brakuje? Dostaniemy 300, no nie, no to nam będzie brakować chyba jakoś coś tam ponad 40 milionów expa, jakbyśmy pokonali tego i jeszcze jakiegoś innego locha, no ale dobra, no jeszcze mamy co? 13 piętro, mamy ten Esteros i mamy jeszcze ewentualnie ten Hemoridor, do którego myślę, że wrócimy. No jest na to szansa, nie? Na pewno jest na to szansa, jak tego pokonamy, to chyba kolejny to jest jakiś inna klasa postaci. Dobra, udało się, super. Od razu go tu zapisujemy, nie patrzymy, aha, ja już nie mam w ogóle miejsca w ekwipunku. No to co, no sprzedajemy te dwie rzeczy, no nie ma tutaj jakby za bardzo wyjścia. I poczekajcie, co my teraz mamy kolejnego? A nie, dobra, kolejny to też jest niestety wojownik. Kolejny to też jest wojownik i chyba również będzie dość trudnym przeciwnikiem dla nas, żeby go w ogóle tutaj pokonać, ale i tak poklikamy. No tak jak mówię, już za wiele nam tu lochów nie zostało, a zawsze to może by się coś odblokowało. Ten jakbyśmy go pokonali, to potem chyba 17 i 18 by poszedł z bomby, chociaż to będzie mag. To ci magowie przecież są dla nas blokami, zwłaszcza tutaj w tej strefie mroku. No to okej, okay, to może to nie będzie wcale takie proste, ale możemy go poklikać. Powiedzmy, że do 2150 grzybów, nie? Jeszcze troszeczkę ponad 150 sobie wydamy tutaj na niego. Może coś Kunegunda zaczaruje, bo jednak w walce z wojownikami to na nią najbardziej liczymy. Zobaczcie, że mu w ogóle bardzo często zostaje, no zobaczcie, 50 milionów HP, tam było 80 wcześniej. Także no te próby takie, no wydaje się nawet słabsze od poprzedniego, no ale wiadomo, to raczej takie złudzenie optyczne, dobra, nieważne, nieważne, siadło, ładnie, ładnie lecimy, od razu go zapisujemy i ciśniemy dalej. Co my teraz mamy? Teraz mamy bezlicy, bezlicy to jest mag i tego maga, no powinniśmy, chociaż zobaczcie, no miał być blok niby, ale tutaj 35 milionów HP mu zostaje, 80, tych 50 nawet, no ale to jest właśnie to, że magom zostaje bardzo często mało HP, ale żeby jednak postawić tą kropkę na D, którą właśnie postawiliśmy, no to jest ciężko, ale udało się, dobra, super. Czyli tak, zapisujemy go od razu, bardzo dużo lochów zrobiliśmy, zobaczcie, no to jest spoko, już nie mamy powoli tutaj co sprzedawać, ja może od razu sprzedam to wszystko. Niech sobie będzie, ja tu zamieniłem, o, powinno być w ten sposób, bo to już i tak nie wrzucę do kibla, muszę jutro rozmontowywać. No i dobra, i teraz mamy złowrogiego gnoma, złowrogi gnom to również jest mag. Kurde, no zobaczcie, jakbyśmy tu byli berserkiem, to by to poszło po prostu z bomby. No a teraz chyba na tym złowrogim magu się zatrzymamy. Poczekajcie, 454 miliony HP, 80 prawie 1 tysięcy inteligencji. Jak on tu w porównaniu do tego, no HP ma no, 70 milionów więcej, no inteligencji też ma o wiele więcej. Dobra, więc no chyba na nim się zatrzymujemy. Jeżeli jego byśmy pokonali, to 19 to jest wojownik, no i 20 to jest zwiadowca. 20 raczej pokonamy od razu po wojowniku, no ale tu jednak trzeba najpierw pokonać tego, a później wojownika, co już nie będzie wcale takie proste. Dobra, nie ma sensu, no bo jak my magowi nawet nie jesteśmy w stanie zjechać do małej ilości HP, to chyba mija się to z celem, delikatnie mówiąc. Lecimy dalej, 13 piętro i tak już byliśmy 463 level, więc jestem zadowolony. Prawie 3 levele można powiedzieć na tym odcinku zrobione, no i teraz lecimy do 13 piętra. Mamy hakera Jana, haker Jan, wojownik, wygląda na miętkiego, ale wcale tak to nie działa, dlatego że ma bardzo duże obrażenia. No ale myślę, że jakby jakieś uniki podziałały czy coś, to nawet i tego hakera Jana byśmy byli w stanie pokonać. To jest 17 w ogóle na 20, czyli my już tutaj się będziemy zbliżać do zamykania tego 13 piętra, również w strefie mroku, więc no można powiedzieć, że fajne osiągnięcie, tylko że właśnie problem to tutaj jest taki, że my nawet jego nie możemy pokonać, co ciekawe. Dobra, powiedzmy do 2000 grzybów, 120 prób, jeżeli się uda to spoko, tam było 30 milionów HP, no zostaje mu co chwilę, takie bliższe próby zostają mu, ale jednak mimo wszystko no nie może się poddać, powiedzmy, no nie? Jednak widzicie, jak to wygląda. No ale szczerze myślałem, że może tu nawet jakiś ten loch już late game'owy zamkniemy. Już tak delikatnie miałem taką nadzieję, ale chyba nie. Chyba jednak na zamykanie tych lochów w strefie mroku to jeszcze musimy poczekać na odcinek właśnie z Berserka, dzięki któremu no tam to już myślę, że coś uda nam się zamknąć. Bardziej więcej lochów bądź mniej, ale to jeszcze zobaczymy, jak będę nagrywał ten odcinek jutro. Dobra, 40 prób jeszcze na niego, 300 milionów HP, no tak...
no nie wiem, no to jest wojownik, nie? Więc jakby no tutaj Kunegunda by musiała pounikać i jakieś krytyki w niego powalić. No tak jak mówię, on nie ma też za dużo HP, więc to wcale w teorii nie powinno być takie proste. No ale jednak nie udaje się go pokonać, więc chyba odpuszczamy. No już kolejnego levela tak czy siak nie wbijemy, więc okej, lecimy dalej. No i na sam koniec Hemoridor. Ile my chcemy na ten Hemoridor wydać? No były co chwilę jakieś bliskie próby. Myślę, że powiedzmy 200 grzybów, do 1800 wydajemy 200 grzybów tylko i wyłącznie na niego. Uda się to się uda, nie uda się to trudno. I o, tam 20 milionów HP i będziemy sobie kończyć ten odcinek. Jeszcze oczywiście obejrzymy wszystkie te lochy, które dzisiaj zrobiliśmy, bo jednak zrobiliśmy ich bardzo, bardzo dużo, także no będzie co oglądać, wydaje mi się. No kurde, no patrzcie, no to jest Maguś, tak jak mówiłem, i no on akurat tutaj ma co chwilę jakieś bliskie próby, także no raczej byłby do pokonania, przynajmniej tak mi się wydaje, ale czy by się udało? Udało się, dobra. I to zobaczcie, no pomogło wbicie tych leveli na pewno, bo dosłownie ponad 50 grzybów lekko i udało się go zrobić, także jest git. I kogo my teraz mamy następnego? Pogromcę słoniowatych. Pogromca słoniowatych to jest chyba wojownik. No i tego wojownika, zobaczcie, no milion, miliard 300, prawie 400 w zasadzie milionów HP. No i my tutaj mu zbijamy jak już to do połowy góra. Dobra, więc chyba odpuszczamy, już nawet nie ma co do niego grzybów marnować, nie ma to totalnie sensu. Okej, czyli tak to wyglądało, no fajnie, bardzo fajny progresik, prawie całe 3 levele, powiedzmy, że jeszcze z 2 lochy byśmy pokonali, by były równe 3 levele, może nawet 1, plus minus, także no bardzo ładny progresik, 3 levelki wbite, no i powoli, powoli się tutaj zbliżamy malutkimi kroczkami do wbicia właśnie tego 500 poziomu. No jeszcze wiadomo, że nam zejdzie, zwłaszcza grając pod Golda, no ale mimo wszystko fajnie to wygląda. Dobra, więc tak, lecimy dalej i zaczynamy sobie od Uruka Urksiego. To był pierwszy, który padł dzisiaj. Barbar mu zrobił bardzo dużo. Maguś tutaj widzimy, że nie za wiele. 700 milionów HP. No i Kunegunda zbiła tam około 150, więc też sporo. Ale w sumie całą robotę praktycznie wykonaliśmy my. Zobaczcie, że on nam tutaj praktycznie nic nie bije. My go tymi krytami łupiemy dość mocno. On nam zaledwie pół HP zabrał w tym momencie. No, chociaż close walka, nie? Można powiedzieć, że taka close. On też wcale dużo krytów nie sadzi, to dlatego, no i my tutaj go wykończyliśmy. Dobra, lecimy dalej. Mamy węża ustnego, tak samo. Barbar nie zrobił mu nic, co ciekawe. Maguś mu zrobił dość dużo obrażeń. Chyba tam jakiś potężny kryt musiał siąść. Ta zbiła troszkę ponad 100 milionów HP, więc też nie jakoś wcale dużo. No i zobaczmy, jak my tutaj sobie radziliśmy. No to jest w ogóle nie zwiadowca, tylko zabójca, to tak swoją drogą, bo bije nas podwójnie, no ale mimo wszystko, zobaczcie, no 100 milionów HP krytyk, 155 nawet teraz, potężna buła, no i na sam koniec 129 milionów HP, no i udało się go pokonać, minus 11 milionów u niego, także super. Okej, lecimy dalej. Teraz nam się zaczęła ta karuzela z idolami. Barbar nie zrobił za wiele, Maguś tu jakiś fajny krytyk, Kunegunda również fajny, 66 milionów, no i my Firebola mamy zablokowanego. Ustaliśmy jednego ciosa, co jest bardzo istotne, właśnie dlatego idziemy w to HP teraz, w sensie no, w HP tak czy siak bym szedł, ale to HP nam pomaga właśnie w tego typu lochach, żeby ustać jednego hita, no i drugiego krytyka mu machnąć, minus 50 milionów HP, więc to jest właśnie to, że ci magowie w tej w karuzeli z idolami mają bardzo dużo biją, no bo to jest 240 tysięcy inteligencji, ale no mają też niewiele HP, więc jak tutaj stoimy jeden cios, to jesteśmy w stanie naprawdę go zmasakrować. Lecimy dalej. Fatty Pillow to jest... A nie, przepraszam. Nie, to jest paladyn czy wojownik? Bo już teraz nie wiem. Poczekajcie. Paladyn, okej. Ja myślałem, że to jest wojownik, ale to jest paladyn. Tak coś czułem właśnie. No i teraz dobra. Teraz to Maguś mu zrobił w sumie sporo, tak jak patrzę. W sumie z tą karuzeli z idolami to możemy oglądać całe walki, bo i tak tutaj... O, tu w ogóle Kunegunda. A nie, myślałem, że Kunegunda go wymęczyła, ale nieważne. No i my tu dobiliśmy. Możemy oglądać całe, no bo tutaj jednak te walki jakoś wcale bardzo długo nie trwają. Dobra, lecimy dalej. Gimper. Gimper to jest berserk, o ile się nie mylę. Dokładnie, więc tutaj zobaczcie, no Maguś mu zrobił bardzo dużo, wiadomo jak to mag berserkowi, no i teraz, no dokładnie, berserk na 100%, bo nawet 3 razy z rzędu uderzył, tu w ogóle zobaczcie jaki hit potężny, no i my samym Fireborem 120 milionów HP, 1/3 dosłownie jego HP został pokonany, więc no też nie było to wcale jakieś trudne, ale tak jak mówię, no tutaj ten Maguś, ten krytyk za 200 milionów ponad na pewno to pomogło. No i dobra, teraz Unge i zobaczmy, Barbar nie zrobił za wiele, z tego co widzę ten Barbar w większości walk tak jakoś bardzo dużo nie robi. Wow, Kunegunda, zobaczcie, Kunegunda zbiła prawie całego tego Unge, czyli no tutaj Kunegunda zdecydowanie
zdecydowanie sobie podziałała, coś pięknego. No zobaczcie, no miał prawie całe HP i zostało mu zaledwie tyle, że go samym fireballem dobiliśmy. Drugi przeciwnik, którego dobijemy tylko i wyłącznie fireballem, więc też to fajnie wygląda. No i dobra, Maguś, teraz Barbar nareszcie zrobił dużo. Tutaj Maguś, no powiedzmy, że o, nawet jeszcze jeden cios, no niestety dwa zwykłe, jeden tylko krytyk, no ale nie, niech będzie. No i zobaczmy tutaj ta Kunegunda, no ten Dynedor wcale jakoś tam bardzo dużo nam nie bije, nie? Więc to też jest jakby, myślę, że dlatego też jest dość łatwo. Zobaczcie, że on nas tutaj dosłownie smyra. No a my jak machniemy kryta, to zmieciemy go dokładnie w taki sposób. I okej, lecimy dalej. Mamy Ślizgogon. Na Ślizgogon to jest bodajże zwiadowca, dokładnie. No i zobaczmy, tutaj Barbar, no nie za wiele. Maguś, no też nie za wiele. Miliard, 100 milionów HP. Zobaczmy. No właśnie to jest to. No Kunegunda, powiem wam szczerze, Kunegunda dzisiaj szalała. Kunegunda prawie miliard HP zbiła sama. No i my tutaj ciężko, ale jakoś tam go dobiliśmy. Także no tutaj grając z tym paladynem, no to bardzo liczymy na tą Kunegundę, bo jednak to nie jest berserk, że zrobimy tam 10 ciosów rzędu i nawet Kunegunda nam nie będzie potrzebna. Tylko no sami widzicie, jak to wygląda. Dobra, teraz mamy tego. Barbar znowu za wiele nie zrobił. Tutaj Maguś, no można powiedzieć, że sporo. No i Kunegunda 700 milionów HP. No i z tych 700 prawie połowę zbiła, więc to jest również spoko. I zobaczmy teraz, jak my tu wyglądamy. No klepiemy go nie za wiele, ale on też nas nie za bardzo, dlatego że no obie klasy na siłę, my tu w ogóle mamy 10 tysięcy sił więcej od niego, to też ciekawe. No i okej, tak to wyglądało, więc też git. Lecimy dalej, wzgardliwy Ramsey, również wojownik, Barbar standardowo nie za wiele. Maguś tutaj dwa mocne kryty, więc zrobił co do niego należało, można by powiedzieć. Kunegunda zobaczmy. Okej, tutaj unik, no i znowu. No Kunegunda znowu chyba z 2/3 HP albo coś takiego, może troszeczkę mniej, ale no w każdym razie bardzo dużo tego HP zbiła. No i tego Ramzeja również jesteśmy w stanie pokonać. 13 milionów. No i mamy 64 miliony krytyk na sam koniec, no i pokonany. Dobra, zostało jeszcze dwóch. Zobaczmy, jak to z tym magiem wyglądało. Barbar kryt. Okej, Barbar na dwa kryty, tutaj udało mu się ustać jeden cios, nie zginąć od jednego. No i teraz Maguś zadał kryta, no i tutaj Kunegunda dwa kryty. Dobra, więc no to można powiedzieć, że idealna próba. No i my na sam koniec krytyk, zostało mu minus 4 miliony HP, więc no idealna próba. Wszystkie, Barbar ustał dwa ciosy, Kunegunda ustał dwa ciosy i wszyscy walnęli kryty, więc no coś pięknego. No i na sam koniec ten samowar blady, zobaczmy, jak to tu wyglądało. Tak jak mówię, to jest Maguś, no tu nawet Barbar, zobaczcie, trzy mocne buły dostały na start. Teraz Maguś tak samo, buła i tutaj druga buła, czyli znowu można powiedzieć, że prawie idealna próba. No nie, no bo tutaj Kunegunda zepsuła, bo nie machnęła krytyka. Ale kolejne dwa to już krytyki. No i teraz my na sam koniec zobaczmy, 43 miliony i na sam koniec 78 milionów, więc tak to wyglądało pokonanie go. No i tym samym sposobem mamy 463 level i prawie pół, więc tak to wyglądało, pół godziny odcinek ponad, bardzo długi, ale fajnie, myślę, że wam się podobało, dlatego że progres zrobiliśmy naprawdę ogromny. Także to by było na tyle, ja wam dziękuję za uwagę, dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to przypominam o kciuku w górę, dobrze powiedziałem, zostawcie po prostu kciuka w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem i wbijajcie na Discordę dla widzów przypiętym komentarzu i opisie. Dziękuję wam raz jeszcze za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!